I szanowni państwo, jak mogliście obserwować, organizacje proobronne po rocznych ćwiczeniach, które w istocie, gdyby tak policzyć dobrze, to obejmowały co najmniej jeden dzień w tygodniu. Można by powiedzieć, że te ćwiczenia to jest 13 jednodniowych ćwiczeń, 7 ćwiczeń 3 i 5 dniowych. Naprawdę stworzyły z nich ludzi zdolnych do współdziałania z armią, z jednostkami operacyjnymi. Po odebraniu tych paszportów, po nabyciu tych umiejętności mają możliwość przejścia do Wojsk Obrony Terytorialnej, ale w przyszłości także do wojsk operacyjnych. Stanowią, można by powiedzieć, taki zaczątek w swoich miejscowościach i w swoim życiu codziennym wysiłku proobronnego całego narodu. Przeszli przez ćwiczenia Dragon, przeszli przez codzienne współdziałanie z wojskami operacyjnymi, przeszli przez, można by powiedzieć, największe doświadczenia, które są udziałem także żołnierzy zawodowych. Reprezentują ruch proobronny, jaki dał wielki impuls przed laty polskiemu społeczeństwu, zwłaszcza młodzieży. Ale wśród tych organizacji, a jest ich tych, które odebrały paszporty, 18, wśród tych organizacji są także organizacje, które nawiązują do ruchu obronnego, historycznego, tego, który stał u źródeł polskiej niepodległości. Warto to dzisiaj powiedzieć, nie tylko dlatego, że odbierają po roku ćwiczeń paszporty, nie tylko dlatego, że dzięki temu stają się, nabyli możliwość stania się członkami polskiej armii, ale także dlatego, że w setną rocznicę odzyskania niepodległości, u progu tej rocznicy, ten ruch proobronny pokazuje, jak wielkie znaczenie dla armii polskiej, dla polskiej obronności ma właśnie działanie ochotników. Ma działanie ludzi, którzy nie z zawodowej potrzeby, ale z potrzeby patriotycznego ducha. Widzą w armii swoją przyszłość i widzą w armii punkt odniesienia dla swojego codziennego życia i dla realizacji swoich marzeń. Chciałbym dzisiaj, mówiąc bezpośrednio do państwa, do przedstawicieli mediów, podziękować tym przedstawicielom ruchów proobronnych, tym przedstawicielom organizacji proobronnych, którzy dzisiaj tutaj na tym placu apelowym reprezentują cały wielki ruch patriotyczny polskiego społeczeństwa, zwłaszcza polskiej młodzieży, ale całego społeczeństwa. Ich wysiłek owocuje w przekształcaniu polskiej armii tak, żeby była armią niezwyciężoną w przyszłości i tak, żeby była na zawsze związana ze społeczeństwem, żeby armia i społeczeństwo stanowiły patriotyczną jedność i siłę naszego narodu i naszego państwa. Raz jeszcze, panie i panowie z organizacji proobronnych, strzelcy, żołnierze, w imieniu Rzeczpospolitej dziękuję.